proszę sprawdzić, czy wszyscy dostaną ćwiczenia, książkę do matematyki. Dziewczyny rozdają. Zeszyt ma być na ławce. To, czym piszecie, czyli albo ołówek, albo długopis i klej, nic więcej. Hania, dziękuję. To, czym piszecie i klej. Najpierw chciałabym się od was dowiedzieć, czy jesteście wszyscy gotowi. To znaczy, każdy teraz sprawdzi, czy ma książkę, ćwiczenia, zeszyt, długopis albo ołówek, czyli to, czym będzie pisał. Piórnik jest, Karol, schowany i klej. Kto jest gotowy? Proszę mi pokazuje, że jest gotowy do lekcji. Kciukiem. Jula jest gotowa? Antek? To proszę, Antek szybko podejdzie, weźmie klej sobie. Świetnie, to teraz czy jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi, słuchajcie. Lekcja matematyki, dzisiejszy cel zajęć będzie związany z naszą wczorajszą lekcją. Co robiliśmy wczoraj, kto mi przypomni? Może ja wylosuję. Patryka wczoraj nie było. Natalka Kowalewska. Co na matematyce wczoraj, Natalko, robiliśmy? Właśnie, nasz cel dzisiejszy, obliczaliśmy różne działania. Otwórzcie proszę teraz zeszyty. Słuchajcie, cel dzisiejszej lekcji będzie taki. Liczę wykorzystując cztery działania. Kto skończył, usiądzie prosto, metodnik, kolor odpowiedni, ustawi, że jest gotowy do dalszej pracy. Słuchajcie, to idziemy teraz dalej. To teraz tak, wiemy, że będziemy wykonywać działania, wykorzystując cztery działania. Jakie to są działania, ale ja będę losowała. Amiran, jakie to będzie działanie? Cztery działania, poznaliśmy tak. Jakie to będzie działanie? Czyli świetnie, na, do, świetnie. I wynik, poczekaj, poczekaj. I wynik tego działania, jak się nazywa, pamiętasz? Świetnie. Poznaliśmy również Dorotka, czyli odejmowanie. Świetnie. A pamiętasz, jak się nazywa wynik odejmowania? Może Karol pamięta. Pamiętasz, jak się nazywa wynik odejmowania? No, spróbuj. Wszyscy myślą. Świetnie, różnica. Mamy jeszcze, ja będę losowała kolejne działanie, które poznaliśmy. Agatka, jakie jeszcze poznaliśmy działania? Czyli dzielenie. A pamiętasz, jak się nazywa wynik dzielenia? Świetnie, iloraz. Patryk, opuść rączkę. Tak, Patryk, trzeba to za chwileczkę zapisać. Tak, możesz sobie zapisać. I Antek. Razy. Czyli mno. I wynik tego działania to jest? Iloczyn. Świetnie, iloczyn. Kto z was chciałby zostać mistrzem rachunków? Czyli mistrzem tych wszystkich działań. Kto chciałby zostać mistrzem? I świetnie sobie radzić z działaniami. Będziecie mieli możliwość zostać mistrzem rachunków. Żeby zostać mistrzem rachunków, trzeba sobie poradzić z różnymi zadaniami. Pierwsze zadanie jest wam doskonale znane. Jest to zadanie związane z kostką. Teraz słuchajcie, sprawdzimy, jak sobie radzicie z dodawaniem i z odejmowaniem. Losuję osobę, która będzie jako pierwsza rzucała. Patrycji nie ma. Hania, proszę. Mówisz, Hania, głośno, jakie? 1, 4. I wybierasz? 40. 41, tak? Dobrze, to mamy pierwsze działanie. Zapisujemy. Za chwilę będziecie mieli czas na to, żeby wszystko obliczyć. Druga osoba, która będzie rzucała kostką, to jest Julka. 66. Trzecia osoba. Karol.
4, jeszcze raz, Karol. 6. To wybierasz? 64 czy 46? 46. Okej, to słuchajcie, teraz zapiszemy tak. To teraz słuchajcie, ustawiacie na metodniku odpowiednie światełko, wykonujecie obliczenia. Po wykonanym obliczeniu siadamy prosto, czekamy na osobę, która z nami siedzi, tak? Jeżeli będziemy widzieli, że jesteśmy gotowi do pracy wspólnej w parze, bo to będzie praca w parze, wymieniamy się zeszytami, tak? I sprawdzamy sobie obliczenia. Kto będzie gotowy? Natalka, czy ty jesteś gotowa, bo już masz zielone światełko? Nie. To proszę zmienić światełko. Dobrze. Słuchajcie, powiedzcie mi, co musimy zrobić tutaj w tym działaniu? Jak możemy to obliczyć? Poproszę Natalka Frunzę. Jak mam obliczyć tutaj tą drugą liczbę? Co powinnam zrobić? Świetnie, czyli odejmujemy, tak? Od 100 odejmujemy 46. Czekam na zmianę kolorów na metodnikach, czyli jak ktoś sobie poradzi, czekamy. Przepisz, proszę, to z tablicy i wykonaj działanie, tak? Może ktoś potrzebuje dodatkowej kartki, ale możecie sobie zrobić działania w zeszycie. Jeżeli dwie osoby, które siedzą przy jednej ławce, czyli w parze, wykonają działania, wymieniają się zeszytami, tak? I sprawdzają sobie działania. Co musisz tutaj, Patryk, zrobić? Musisz od 100 podjąć 46, tak? Napisz sobie obok to działanie. Jeżeli jest dobrze, stawiamy plusik przy działaniu, jeżeli jest źle, stawiamy minusik. Proszę teraz popatrzeć na mnie. Patrzymy. Patryk, Kuba. Wszyscy? Jula? To teraz sprawdzimy, jak wam poszły działania. Podacie mi wyniki. Marysia? Pierwsze działanie. Ile? 1 to jest ile? Słuchajcie, proszę mi powiedzieć, klasa, pokazać, czy to jest 59, czy się zgadzamy z tym, czy nie. Wszyscy chciałabym zobaczyć. Kuba, Amiran? Dobrze, dziękuję. 59 to dobre. Kolejne działanie. Michał. 54. Proszę, klasa. Kuba, bo ja nie widzę, czy ty się tak uważasz, że to jest dobrze zrobione działanie? Policz tak. I ostatnie działanie. Poproszę może Natalka, dzisiaj masz szczęście. Natalka. 46. Klasa, proszę mi pokazać, czy to jest dobrze zrobione działanie? Ok. To teraz słuchajcie. Pierwsze zadanie za nami. Zobaczcie, mamy tutaj, wykonuję na co bezu? Wykonuję działania na dodawanie w zakresie 100. Wykonaliśmy działania? Wykonaliśmy. Wykonuję działania na odejmowanie w zakresie 100? Oczywiście, że tak. Czyli już mamy 2 z naszych 4 punktów zrobione. Jesteśmy coraz bliżej tego, żeby zostać mistrzem rachunków. Zadanie numer 2. Słuchajcie, zadanie numer 2. Też jest wam doskonale znane. To jest zadanie, w którym można zdobyć koronę. Każdy z was teraz dostanie ode mnie działania, wkleja sobie te działania do dzienniczka i zasada jest do zeszytu i zasada jest dokładnie taka sama. Rozwiązujemy działania, proszę. Weronika się trochę pomyliła. To nic, to postaw jej minusika. Przyklejamy sobie to w zeszycie. Nasze drugie zadanie i zabieramy się do pracy. I każdy samodzielnie teraz, proszę, rozwiązuje działania. Pracujemy. Słuchajcie, może komuś będzie lepiej, jak założy sobie
naszą magiczną czapkę do pracy. Będzie przypływ wiedzy. Słuchajcie, oczywiście to jest zadanie, w którym jeżeli ktoś nie popełnił żadnego błędu i wykonał całe zadanie właściwie, to ma szansę zdobyć koronę. Za chwilę sprawdzimy wszystkie wyniki i wtedy dopiero się okaże, kto nie popełnił żadnego błędu i komu się udało rozwiązać wszystkie działania właściwie. Proszę, wszyscy popatrzą teraz na mnie, odłożą pisaki, ołówki i długopisy odkładamy. Ręce są, do góry wszyscy podniosą rączki, nie mamy nic. Teraz już sprawdzamy. Proszę. Antek, tobie się udało wykonać działania, tak? To teraz proszę, przeczytaj wyniki działań w swojej pierwszej kolumnie. A jeszcze tylko powiem jedno, słuchajcie, każda z par miała dokładnie takie same działania, tylko mieliście zamienione słupki. Więc Antek, co masz, jakie masz działanie w pierwszym słupku? 9 razy 5. To proszę, każdy palcem znajduje na swoim... Dobrze, proszę znaleźć to działanie i teraz Antek, czytasz wyniki w pierwszym słupku, a wy sprawdzacie. Ale ja mam działanie źle. Pierwsze działanie masz źle, no ale czy poprawiłeś już? Nie, ale wiem, ile to jest. To proszę. 45. Świetnie, ale to po kolei Antek, działanie i wynik. 9 razy 5 równa się 45. Okej. Okay. Czy, proszę, zgadzacie się? Tak. Drugie działanie. 24 podzielić na 8 równa się 3. Proszę. Kuba, sprawdzasz u siebie? Świetnie. To teraz, proszę, drugi słupek, Natalka, bo jesteście w parze, to wiem, że skończyliście, proszę. W drugim słupku jakie masz działanie? Weronika, sprawdzasz. 78 odjąć 20. Ja zaraz do was podejdę. 78 odjąć 21 równa się ile? 57. 57, klasa? Agata, tak. Kolejne, Natalia. 36. I ostatnie działanie, Natalko. 61 równa się 90. Komu się udało rozwiązać wszystkie działania bezbłędnie? Ręka do góry teraz. Świetnie. Te osoby, proszę, mogą sobie narysować koronę za wykonanie działania. Zamykacie zeszyt. Zamykamy zeszyt. Proszę, ręce za głowę. Słuchajcie, to teraz wyciągamy wysoko do góry rączki. I słuchajcie, teraz przechodzimy do ostatniego zadania podczas dzisiejszej lekcji, do ostatniego zadania, które pokaże mi, czy zostaniecie mistrzami, ale zanim to zadanie, mnożę w zakresie 50? Tak. Dzielę w zakresie 50? Tak. Tak, czyli już wszystkie nasze cztery punkty zrealizowaliśmy i teraz ostatnie zadanie jest takie, które mi pokaże, czy jesteście mistrzami rachunków. To zadanie jest w ćwiczeniach. Otwórzcie proszę ćwiczenia na stronie 44. No już wiecie, że tam jest maszyna. Czytam polecenie. Oto maszyna zmieniająca liczby. Pamiętacie, takie maszyny mieliśmy też w klasie pierwszej i w drugiej. Oto maszyna zmieniająca liczby. Odkryj zasady, zgodnie z którymi zmieniają się liczby po przejściu przez rurę danego koloru. Gabrysiu, ile mamy kolorów? Cztery. Mamy cztery kolory. Zapisz w okienkach odpowiednie liczby i znaki. Zobaczcie, tutaj jest maszyna, te liczby. Popatrzcie proszę wszyscy na mnie. Liczby przechodząc przez tą maszynę zmieniają się, tak? I mamy już w pierwszej pomarańczowej rurze podane, że te liczby 0, 5, 8 i 10 po przejściu, po pomnożeniu przez liczbę jaką? 6. 6 dają nam jakie wyniki? Kuba? 0, Kuba. 48, 60. Świetnie. I teraz waszym zadaniem jest zastanowić się, jaka zasada, tak, jakie liczby pojawią się w kolejnych okienkach, czyli w okienku jakim? Żół? Tym. Antek, jakim jeszcze? Zielonym i biednym.
czy ty jesteś Gabrysiu i niebieskim. Proszę, zastanawiacie się, a doskonale wiecie, że słuchajcie, wykorzystamy do tego zadania. Czyli wszystkie znaki, tak? Wszystkie działania będą tutaj wykorzystane. Zastanówcie się, bo już jeden. Świetnie, to zaraz sprawdzimy. Jak wam poszło? Zobacz, masz tutaj liczby przed zmianą. Tu macie pięknie wszystko wypisane. Macie liczby przed zmianą, rodzaj zmiany, który następuje, czyli liczbę, przez którą trzeba, dzięki której następuje zmiana i liczby po zmianie. Popatrzcie na liczby, proszę, w żółtej róże. Gabrysia, popatrz na liczbę w żółtej róże. Jaką masz pierwszą liczbę? 17, 5, 73, 90. Okej. Okay. A teraz po zmianie jakie masz liczby? 2, 20, 58 i 75. Czy ktoś wpadł teraz już albo wie, co należy, jaki rodzaj zmiany musi nastąpić, żeby udało nam się te działanie? Igor, ale ty masz czerwone cały czas światło na metodniku. Poproszę, Igor. No ale to przez jaką liczbę byś podzielił? No to właśnie zastanów się. Poczekaj, Michał, Hania usiądzie. Słuchajcie, czy 17, liczba 17 da się podzielić przez... Tak, żeby wyszedł nam wynik 2, czyli to na pewno nie będzie dzielenie. Czy jak pomnożymy jakąś liczbę, to wyjdzie nam 2? Nie, czyli to nie będzie ani dzielenie, ani mnożenie. Czyli co? Odejmowanie. Jaką liczbę trzeba odjąć? Każdy teraz liczy. Świetnie, Michał już powiedział. Popatrzcie teraz na rurę zielone. Kuba Wiktorzak, popatrz na rurę zieloną. Tam zostały liczby odjęte, dodane, pomnożone czy podzielone. Jak patrzysz na liczby tutaj z lewej strony i z prawej strony, to te liczby po prawej stronie są większe czy mniejsze? Większe, czyli na pewno będzie... Gabrysiu, większe mamy liczby. Dodajemy. Igor, świetnie. Czyli wiemy, że w zielonych rurach zachodzi zmiana. A Michał już świetnie powiedział, że w ostatnim została nam ostatnia możliwość. To teraz tylko... Ciii, ale Natalka. To proszę, Natalia. Świetnie. Ostatni rodzaj zmiany. I teraz wykonujecie obliczenia. Pracujemy, czyli światełką na metodnikach też odpowiednie. Wykonujecie zmianę, czyli liczycie. Żółte, zielone i niebieskie. Jak ktoś skończył, to czeka, zamyka ćwiczenia. Kto teraz, komu nie udało się teraz tego dokończyć, to będzie jego pracą domową. Czyli te osoby, którym nie udało się dokończyć, będą musiały to zadanie dokończyć w domu. Dokończyć to zadanie, Karol, do domu, jeżeli teraz ci się nie udało. Zamknijcie proszę teraz wszyscy ćwiczenia. Usiądźcie wszyscy prościutko. Chcę teraz się od was dowiedzieć, czy nasz dzisiejszy cel lekcji, liczę wykorzystując 4 działania, został zrealizowany. Tak czy nie? Tak. Świetnie, słuchajcie, przypominam, że dzisiaj wykonywaliście działania na dodawanie w zakresie 100. Wykonywaliście działania na odejmowanie w zakresie też 100 i mnożyliście, dzieliliście w zakresie 50. To teraz jeszcze mam do was takie pytanie. Cel został zrealizowany, pokazaliście mi, że tak? Zgadza się? Tak. Dobrze, co było dla was trudne, co było dla was fajne, jakie macie, czym chcielibyście się teraz ze mną podzielić? Igor. Fajne było to, że dostaję korony. Czyli jesteś zadowolony z tego, że zostajesz koron. Okej, Natalka. Fajne było to, że ciągle byłam losowana. Dzisiaj miałaś szczęście, to prawda. Gabrysiu. Mi się to nie podobało do tego, że... Ale co ci sprawiało trudność, Gabrysiu? No właśnie te działania z kostką. Z kostką są trudne dla ciebie działania. Dobrze. W domu bardzo jeszcze proszę, każdy doskonali
tabliczkę mnożenia. I dokładnie. Dziękuję bardzo. Teraz macie przerwę śniadaniową.